Aha, dobrze. I tu posadzimy Andzię. Chodź, Andziu. Chodź, chodź. Chodź, usiądziesz na krzesełku. Chodź. Tak. Tu. Tak. No i dajcie jej jakąś książkę, niby że czyta. Ale chwileczkę, zaraz. Profesorze, a po cholerę jej książka? Przecież co to? To jest nasza ludowa dziewczyna. I dajcie jej jakąś ludową robotę. No oczywiście, no. Głupiec ze mnie, głupiec. Klęknijcie, tak, to u Szekspira czyta książkę, oczywiście. Mogłaby powiedzmy... Prać ojcu gać! Nie, profesorze. Niech się zajmie jakąś taką robotą, co ma kolektywne znaczenie. Na przykład niech wszędzie wełnę. O, to nasze córki robią. No świetnie, dobra. Klęknijcie. Niech wszędzie, dobrze, Andziu, o. Tak będziesz prządła, o. Dobrze, doskonale. No. Teraz nadchodzi Hamlet i mówi swój słynny monolog Być albo nie być. No i o co? Dajcie spokój, profesorze, nie mogę. Ale co to wielkiego? Pytam go na łeb musiędę. Oj, ty królu, w twarz ci pluje, czemu naród oszukujesz? Chodź tu, zmierz się w imię Boże, wnet zobaczysz, kto tu orzeł. Gdy cię dotknie moja łapa, lekiem będzie już łopa. No mniej więcej tak, tylko widzisz, tu potrzeba więcej ruchu. Więcej łypania oczami, zgrzytania zębami, żeby wszystkich królów tego świata obleciał śmiertelny strach. Bo inaczej można cię posądzić, że jesteś zwolennikiem monarchii. Wariata ze mnie robicie? Wybacz, chłopcze. Jeżeli kpię, to raczej z siebie. Z siebie, a nie z ciebie. Teraz mamy scenę miłosną. Między Hamletem i Ofelią. Widzisz Ofelię, że siedzi i czyta. To znaczy nie czyta, tylko wszędzie. Podchodzisz do niej i mówisz. O Ofelio. Dumo serca mego, kocham ciebie z uczucia szczerego. No, wiodza. Zaraz. Towarzyszu nauczycielu. A jakby on to wszystko odśpiewał? No świetnie. Niech zaśpiewa oczywiście. No, jodza, zaśpiewaj. Nie róbcie ze mnie głupka, nie zaśpiewam. Ale jodza, no... Zostawcie, towarzyszu nauczycielu, nie chcę to nie. My zaśpiewamy, mile. O, Ofelio, dumo serca mego, kocham ciebie z uczucia szczerego. O! No doskonale. Doskonale, towarzysze. Teraz, Andziu, ty mu odpowiadasz. No, Andziu. Oj, Hamlecie mój, ty najśliczniejszy. Ja cię kocham tysiąc razy więcej. O, Ofelio moje, ty jagniątko. Miłaś ty mi jak matce dzieciątko. Oj, Hamlecie, chłopcze mój kochany, mogłabym cię przykładać do ramy. O, Ofelio, jesteś jak sen złoty. Gdy cię nie ma, żyję bez ochoty. Oj, Hamlecie moje cudne kwiecie, gdy cię widzę lepiej mi na świecie. O, Ofelio, uciekaj stąd miła, by przeze mnie złość cię nie zabiła. Oj, Hamlecie, me drobne kwiecie,
Szekspira jak pięść do nosa. Następna scena. Hamlet udaje wariata. A Ofelia próbuje wydobyć od niego, co on wie o królu. Przepraszam, towarzyszu nauczycielu. Jaka właściwie jest ta Ofelia? Bo jak ona kocha Hamleta, to czy uczciwie jest, że ona pomaga królowi? Uczciwie? Uczciwie to nie jest. Ale za to mądrze. Mądrze. Widzisz, w przeciwnym razie mogłabyś się narazić królowi. Mogłabyś także ojcu wyrządzić krzywdę. Znalazł się biedak w niezręcznej sytuacji, a przecież nie życzysz mu źle. Zresztą Ofelia nie jest jeszcze najgorsza. Są znacznie gorsi. Tacy, co ojca by się wyrzekli, byle tylko im włos z głowy nie spadł. Idziemy dalej. Scena szaleństwa, czyli wariactwa. Hamlet głośno pokrzykuje i tarza się po podłodze. A Ofelia pyta go, co jest z tobą? No, Andziu. Co jest z tobą, mój Hamlecie miły? Jaką krzywdę ludzie ci zrobili? I Hamlet jej odpowiada. No, Joca! O Ofelio, gołąbeczko miła, wszystko mi się w głowie pomąciło, bom sam został bez ojca dobrego, sam bez taty, a teścia twojego. Mój tatusiu, dzielnym byłeś mężem, biłeś wrogów uczciwie orężem. Odkąd ciebie nie ma między nami, żałość z krzywdą władają masami. Teraz ty zwracasz się do niego. Jak to idzie? Oj, Hamlecie, mój ty nieboraku, kto go zabrał spod waszego dachu? Przez złość król go wtrącił do więzienia i pozbawił dobrego imienia, bo ten król jest z łajdackiego rodu. Ofelio, idźże do klasztora. Zostań starą panną u przeora. Tak, ale zaraz, towarzyszu nauczycielu. Po co on ją posyła do klasztoru? Kto to widział, żeby kler wspierał ruch postępu? Nie, no słusznie, oczywiście. To znów wpływ tego starego konserwatysty. Ofelio, idź do klasztoru. Zmienimy. Mógłby ją posłać, powiedzmy na akcję żniwną. No. A teraz, towarzysze, muszę was przeprosić. Śpieszę się. Mam wizytację w szkole. Następna próba jutro o 6:00. Ale musicie szybciej uczyć się tekstu. Zwłaszcza wy, towarzysze działacze. Do widzenia. No, na nas też czas.